A dlaczego panowie, pan nie ma imiennika? Dlaczego pan imiennika nie ma? No i tak już znamy imię. Co? Jeszcze raz? Na drugie kurce zostawiłem. A, na drugie kurce pan zostawił. Pan legitymowany był? Ja już byłem, tak. Dobrze. Pan legitymowany był? A w jakiej sprawie? Aha, dobra. To nie są ci panowie. W sprawie tego, że nie ma pan maseczki. A jestem zwolniony oczywiście. Aha, ale legitymowany pan nie jest. A przeświadczenie posiada pan. Tak, tak. To poprosimy. Ale nie ma podstawy do legitymowania. Jak nie? Pan nie ma maseczki. A jak podstawa? Doświadczenie. No dobra, to... Zobaczcie to doświadczenie. Ale pan nie... A na jakiej podstawie ja mam wiedzieć, że pan nie ma doświadczenia? Że pan ma doświadczenie? Ale to są dane wrażliwe. Ja nie powinienem panu ich udostępnić. No jak? Ja oczywiście mogę, bo wiem z życzliwości, ale nie mam obowiązku. Aha, to ja zapytam, czy pan byłbym tak życzliwy? Tak, byłbym. To dziękuję. To byłbym tak. Dobrze. A niech pan powiedzie, pan ma imiennik. Przede wszystkim... Pod kamizelką tutaj jest. Ale powinien być widoczny. No jest, wie pan co, niestety nie da się tak nosić. No to trzeba mieć takie kamizelki. Trzeba mieć takie kamizelki, żeby był widoczny. Zapraszam pana. Żeby panowie tutaj nie słyszeli to zdanym, bo jak na to. Michał, kręcisz? Co pan ode mnie chce? Będzie pan dokonać tej samości dowód. Na jakie podstawy? Zwolniony. A czy doświadczenie pan posiada? Tak, posiadam. A czy mógłby pan takie... Tak, ale czy pan w tym momencie odstąpi od tej czynności, jeżeli panu pokaże? Od czynności legitymowania odstąpię. Od... Słucham? Ale wtedy pan nie będzie miał podstawy. Muszę pana wyjmować tak. Ale nie podstawę mi tu w takim układzie. Postawa prawna i postawa faktyczna. Postawa prawna i faktyczna. Prawna. 116 a faktyczna. No nie posiada pan maseczki. Ale mam zaświadczenie, to już automatycznie nie mamy faktycznie. Ale musi tak pana wyjść. Ale nie musi pan, bo pan nie może mieć legitymowania. Właśnie w tym jest cały sens. Pan przekroczył ten... Pan sobie zdaje sobie sprawę. Zapisałeś damę tego kolesia? Tak, tak. Pokażę. Spisy, pokażę. Najpierw. Pokażę. No to proszę pokażę. Pan, czy pan odstąpi od... Zdjęcie mogę pokazać? Panu wystarczy? Kartkę bym prosił. Słucham? Kartkę bym prosił. Kartkę? Tak. Ja nie, bo ja panu nie wierzę, że pan mi weźmie tą kartkę. No to, że jak pan ma formę elektryczną, nie ma najmniejszego problemu. Ja mam zdjęcie kartki. A pan ci się wylegitymował? Michał? Wylegitymował, nie. Przedstawił się. Widać panowie nie w pełni ubrani, tak? Bez imienników. Wszyscy. Słucham? A dlaczego? Ale to nie wiem, co pan... Nie rozumiem niczego. No, pan doświadczenia, dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego pan nie ma... To może pan do lekarza się skieruje. To znaczy dlaczego? Jest doświadczenie, to pan chce, żeby było doświadczenie. Dlaczego? Pan nie jest lekarzem, pan może przyjąć, pan, tak? Ja z czystej życzliwości i uprzejmości panu to pokazuję. Nie powinien to panu w ogóle pokazywać. Jesteśmy w Gdyni, w Rywierze. Pan nie chce zaczynać tym mówić. Nie dałbym, tylko nie ma podstawy do tego. No
jest brak maseczki, to jest. A jest doświadczenie chyba. Ale to już... No tak. Ma pan mi to wytłumaczy, jak to wygląda. Podstawa prawna okej, okay. Artykuł 116, ale faktyczna? Jeżeli no jesteś zwolniony. Ale my zwolniony. Jesteśmy zdrowymi jest osobami. W tym momencie nie ma faktycznie. Ale podjęliśmy w stosunku do pana tą czynność, żeby ustalić, czy jest pan zwolniony, tak? Więc tak. Musimy wiedzieć, do kogo ustaliliśmy tą czynność. Więc wylegitymujemy i wszystko. No, na tym się to nie, że pan jest świadomy, że pan nie powinien do takich danych zaglądać. Jak nie? Ustawa RODO. Pana nie obowiązuje? Tak. No obowiązuje nas każda ustawa. No a to dlaczego pan się nie stosuje do niej? To są dane wrażliwe. Pana, no ja zgodnie z ustawą o policji mam taką możliwość. Nie, nie. Ustawa o policji jest dla was. Dokumentacja medyczna to jest. Nie, no pan się powinien prawa dołączyć. Będziemy wchodzić w dyskusję właśnie. Wylegitymuje pan się czy nie? Ale w jakiej? Już się... Ja już powiedziałem co. Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 8 czerwca 2020 roku o odmowie wszczęcia postępowania o ukaranie za brak maseczki. Przepisy dotyczą ograniczeń. Dobrze, nie są ja zgodne rozumiem, z polskim ja prawem ja wiem, i dlatego nie mają mocy powszechnego obowiązkowego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Podaję panu koledze dane czy nie? Wiecie, już pan moje dane czy... Ja mam oświadczenie. Tam nie ma daty urodzenia. Jest PESEL. Był PESEL. No PESEL. Pan się wylegitymował, ale pan się nie wylegitymował. Kolega prowadzi czynności. Ale nie, to pan tutaj prowadzi czynności tak. Też. Nie, kolega prowadzi. Nie, no to... Kogo? Nie, tego pana tak. 21. Nie wiem, pan tutaj wsparcie potrzebuje. Jakby coś, to nie ma problemu. Sierżant sztabowy Grzegorz Gruba, nie ma najmniejszego problemu. Sierżant sztabowy Grzegorz Gruba. Gruba. Numer? Z jakiej komendy? Musi pan podać mi numer. Proszę pana, policja, który przystępuje do czynności służbowej, zobowiązany jest z wykonywaniem uprawnień określonych w paragrafie pierwszym punktu 1, 3, 6 i 7. Podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych. Stopień, numer i nazwisko. Podał pan tylko imię i nazwisko. Podałem się. Jak pan... Tylko imię. Ja wiem, co przed chwilą powiedziałem. Dobrze, jak pan chce. Ma pan na nagraniu wszystko, więc pan wie. Jaka była sytuacja? Oczywiście przypominam o nieudostępnianiu filmu, tylko bo nie widzę sobie tego w internecie, tak? Jest pan osobą publiczną. To nie jest do końca tak, jak niech pan to jest... doczyta wtedy i wtedy będzie pan wiedział, jak to wygląda. Ja bym sugerował, żeby panowie doczytali. Czekaj, tak. Wszystkim to przepisy nie prawa. Proszę pana o datę urodzenia. 21 marca. Po co wy to robicie, skoro wszystkie sprawy są wygrywane przez nas w sądzie? W jakim celu to robicie? Ja mam dwa wyroki już, że nawet nie ma obowiązku noszenia maski. I co związku? Czemu się nie możecie przeciwstawić? Mogą tylko, no nie chcą. Wy będziecie mieli problemy, bo będziecie pociągnięci z kodeksu cywilnego. No tak widocznie chcą, tak wolę. No trudno. Nie wiem, wydaje mi się, że zajmuję jednak tą dużę.
kiedyś na pewno. Dziękujemy. Dzięki. Na razie nic ciekawego się nie dzieje, chyba. Chyba się nic ciekawego nie dzieje. No nic, no. Krzysztof? Co masz? Ja nie potrzebuję, ja jestem świadomy, wiesz, ja jestem świadomy. Ale dziękujemy ci. Dzięki. Dobra, na razie kończymy transmisję. Dzięki.